Witamy serdecznie, Łukasz Pawłowicz, Radio Wataha. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że w tej chwili trwają cały czas Mistrzostwa Świata. Jest to w Oslo i są to Mistrzostwa Świata w zapasach. Jest nasza reprezentacja Polski również, która cały czas zmaga się w dojściu do tego, aby zdobyć jakieś medale. No i oczywiście gospodarze, Norwegowie, no i cały świat. Jest bardzo duża reprezentacja z całego świata, w zasadzie dużo reprezentacji jest. I o tym nam powie na miejscu Lucjan. Lucjan, halo, halo, tu studio. Jestem. Ja mam Witamy. Nadzieję, że będzie mnie słychać. Słychać ciebie. Zaczyna się doping Irańczyków i bardzo chciałbym zaprosić też polskich kibiców, bo jest nas tutaj naprawdę niewielu. Ja tutaj, jestem sędzią. Za chwilę będą półfinały i finały. Także zapraszamy, to będzie cały tydzień Mistrzostw Świata, gdzie nasi reprezentanci będą walczyć o medale. Jak na razie jest czterech zawodników z stylu wolnego, którzy już niestety odpadli z turnieju, ale jeszcze są dziewczyny i jest reprezentacja klasyków. Czyli mamy jeszcze możliwość zdobycia medali tutaj. Jeszcze nic się nie rozstrzygnęło. To jest drugi dzień mistrzostw, więc myślę, że na pewno jakieś medale zdobędziemy jako Polacy. No liczymy na dziewczyny też, bo dziewczyny naprawdę dobrze walczą. No i nasi klasycy muszą pokazać siłę. Mam nadzieję, że Z Twojego punktu widzenia, Lucjan, jak myślisz, ile zdobędzie polska reprezentacja medali, a ile norweska? No to teraz mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Ja myślę, że z Norwegami wygramy, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową. No tutaj ja powiem, może jeden medal będą mieli Norwedzy, może. Jest taki jeden talent, Morten Thoresen. A Polacy jednak mają tych zawodników troszkę więcej. Mamy zawodników takich trochę więcej, którzy aspirują do medalu, tak? No przede wszystkim nasza reprezentacja jest dużo większa, bo my mamy po 8 w kategorii. Po 8 reprezentantów w stylu wolnym, 8 reprezentantów w stylu klasycznym i 8 dziewczyn, z tego co ja wiem. A Norwegia wystawiła prawdopodobnie tylko 5 zawodników albo 6, więc oni te szanse medalowe są niższe. Powiedz mi, czy sytuacja covidowa wpłynęła jakoś na to, bo ja widzę, że tam są puste trybuny, czy jest możliwość, żeby kibice przyszli i czy Polacy mogą tam wejść? Jak najbardziej zapraszamy. Tutaj nie ma żadnych restrykcji. Ja tutaj może pokażę z drugiej strony. Bardzo dużo przyjechało Irańczyków i trybuny nie są puste, tylko ja tak stanąłem, żeby mnie było słychać. Ale na przykład tutaj mamy pełne trybuny ludzi i brakuje mi troszkę tych polskich flag, nie? Przychodźcie, zapraszam wszystkich, żebyście... Do kiedy... Lucjan, do kiedy to będzie trwało? Do kiedy można przychodzić na trybuny? Tak, to jest 10 dni, czyli od 1 do 10 Mistrzostwa Świata trwają. Więc codziennie można tutaj przyjść, od godziny 10 się zaczynają zawody. Powiedz mi, czy jakieś, gdzie można kupić bilet? Jak to się wygląda? Czy to tam na miejscu od razu można kupić? Nie, na miejscu można kupić. Ja tak przepraszam, że znikam, ale... Tak, ja rozumiem, bo ty po prostu nasłuchujesz, co ja mówię. Tak jest. Bilety można nabyć tutaj przy wejściu. Dzieci mają wstęp darmowy, więc całymi rodzinami schodźcie się tutaj, bo naprawdę warto. No świetnie, dzieci mają wstęp darmowy. Od którego roku życia dzieci nie płacą? Ja nie wiem. Chyba do 17-18 roku życia, no.
Okej. Okay. 15 lat jak masz, to jesteś już dorosłym. To no tak. Zapłacić. Ale nie są tutaj restrykcyjni, jeżeli chodzi o to. Rozumiem, rozumiem. Czyli słuchajcie, jeżeli chodzi o to, czy można kibicować, jeżeli chcieliście zdobyć takie informacje, to za chwilę Lucjan nam również powie, gdzie to jest, w którym to jest miejscu. Lucjan, gdzie to jest? Kurczę, ja nie wiem, bo ja się na Oslo nie znam, ale to jest na pewno niedaleko centrum, dlatego że jechałem w stronę Grønløkka, ale nie wiem, czy ja mogę się mylić. Po prostu wejdźcie sobie na Jurdol Amfi i nawigacja was tutaj doprowadzi. No to bardzo dobrze. Ja nie wiem, jakie to części jest. Nie, jakby Ja zaraz to sprawdzę. Lucjan, ja zaraz to sprawdzę. Wiesz co, ja mam do ciebie jeszcze tylko takie pytanie. Czy, bo starałem się znaleźć w norweskiej prasie, telewizji i tak dalej, jakieś informacji właśnie o tym turnieju, o Mistrzostwach Świata. Powiedz mi, czy to nie jest tak, że tutaj nie jest to zbyt popularne? Znaczy zapasy ogólnie są takim sportem niszowym tutaj w Norwegii jednak. To nie jest tak popularny sport jak skoki. Piłka ręczna czy biatlon, tak? Ale to jest bodajże trzecie mistrzostwa świata, które organizują w historii w ogóle Norwegia. Były to w Oslo. Aha, rozumiem. To jest trzeci raz organizują mistrzostwa świata. Niesamowite. Powiedz mi, ja tam jeszcze za chwileczkę też w artykule w zasadzie napiszę, bo za chwilę już artykuł już jest zamieszczony na nowataha.no właśnie o naszym spotkaniu. Tam w artykule będzie można zobaczyć ten filmik i również napiszę adres, gdzie można się udać, aby zobaczyć i wspomagać jako kibice. My Polacy zachęcamy do tego, abyście stawili się w pełnym rynsztunku z flagami i tak dalej. Oczywiście wszystko będzie za chwilę w artykule, który już jest na Wataha.no, który za chwilę uzupełni o te dodatkowe informacje. Natomiast powiedz, Lucjan, jaka jest twoja rola? Co ty tam robisz, powiedz? Ja jestem sędzią pomocniczym, czyli takim, który siedzi najbliżej. Tutaj są stoliki i obsługujemy generalnie tablicę wyników i pomagamy sędziom generalnie sędziować. Czy mamy czas? No i pilnujemy, żeby tutaj jakby z tej strony technicznej było wszystko jak najlepiej. Czyli pomagam tutaj sędziować. Czyli nasza reprezentacja nie tylko na macie, ale i poza matą wspomaga i jakby uczestniczy w tworzeniu tych Mistrzostw Świata, tak? No tak jest, no staramy się. Staramy się, bardzo dobrze. Było zorganizowane profesjonalnie i z każdej strony, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Powiedz mi, dużo pracy jest, znalazłeś dla nas czas, za co tobie bardzo dziękuję. Powiedz mi, czy dużo trzeba się nabiegać, dużo się trzeba napracować przy takich mistrzostwach? No, pracy jest bardzo dużo. Tutaj jest 400 ochotników, 400, którzy pomagają, 400 osób, które obsługują to zaplecze sędziowskie, zawodników. Jest ich trochę, tych ludzi. Ja wziąłem wolne z pracy na 10 dni. Dzisiaj w ogóle mam rocznicę drugą ślubu, a jestem tu zamiast moją żoną. I bardzo ją serdecznie pozdrawiam, bo chyba patrzy na nas. Pozdrawiamy również. Lucjan, jeszcze powiedz mi, tak codziennie są mecze. Czy codziennie walczą nasi Polacy? Tak, codziennie walczą nasi. Dzisiaj już walczyli, no tak jak mówiłem wcześniej, że dzisiaj akurat poprzegrywali swoje pojedynki, ale mamy jeszcze dwóch w stylu wolnym, którzy mają jakieś szanse i dziewczyny zaczynają bodajże w środę. To jest najpierw środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela, czyli tego jest bardzo, bardzo dużo. Się będzie działo i ci zawodnicy walczą codziennie. Lucjan, można sobie przyjechać i popatrzeć. Lucjan, czy jeszcze będziemy mogli ciebie prosić, abyś zdał nam relację w ewentualności, jeżeli ktoś zdobędzie jakiś medal, żebyśmy się połączyli po prostu tak ad hoc
i żebyśmy poinformowali o tych naszych słuchaczy. Oczywiście, że tak. Dobrze. Jak najbardziej, jeżeli będą, możemy nawet, jeżeli mi się uda, to porozmawiać z medalistą, jeżeli taki będzie, albo z medalistą, możemy coś takiego zrobić. Myślę, świetnie. Świetnie, dziękuję tobie bardzo. Widzę, że tam już coś się rozpoczyna na ekranach, już coś startuje, bo wiemy, że już zaczyna się druga część w dzisiejszym dniu. Także dziękujemy bardzo i prosto z na żywo Lucjan Kwit. Dziękujemy bardzo. Możemy jeszcze chwilę ciebie pokazać, to jeśli masz możliwość, to pokaż, jak to wygląda tam jeszcze. Aha. Lucjan się niestety rozłączył ze względu na to, że jest na komórce, więc zapewne przycisnął nie tam, gdzie trzeba. Nie ma problemu, tak jak powiedział, ale już wraca. Ale tak jak powiedział, już go tutaj dodajemy z powrotem. I troszeczkę zobaczymy. Zaczyna się robić dosyć gorąco, wrzawa. Kibice się schodzą tutaj z Turcji. Jak widać, tam jest bardzo duża grupa ludzi z Iranu, także zapraszamy tutaj, sala zaczyna się wypełniać, a to jeszcze jest powiedzmy 16:45, dopiero zaczynają się do 21:00, także mamy jeszcze chwilę czasu, żeby zacząć. Mm-hmm. Niesamowite. Jesteśmy, słuchajcie, Radio Wataha TV, Facebook, jesteśmy w tej chwili zarówno jak i w studio, tak i bezpośrednio na Mistrzostwach Świata dzięki Lucjanowi. No w Oslo nasz trener, już teraz nie pamiętam nazwiska, ale zaraz może sobie przypomnę, ale zaraz Lucjan mi pomoże. Także nasz Polak trenuje grupę norweską w Oslo, też były programy na ten temat. Zdaje się, że to już było 2,5 roku temu, także można było zaobserwować. W tej chwili Piotr Troczyński, przypomniałem sobie, pozdrawiam Piotrze. Piotr Troczyński to właśnie nasz polski trener, który tutaj szkoli młodzików. Są to między innymi Polacy, Norwegowie, także przygotowuje ich właśnie. W późniejszym etapie mogą ewentualnie właśnie zostać zassani do reprezentacji Norwegii. Także dzieje się tutaj, jeżeli chodzi o właśnie struktury zapasów. Nasza Polonia bardzo dużą, jakby dużo wkładają w to wszystko, także uczestniczą, trenują. No Polska jest w dosyć sytuacji, myślę, bardzo dużo lat, czyli tradycja, długa tradycja, jeżeli chodzi o zapasy. Widzimy to, co się dzieje, te przygotowania, tam już walczą, 4 punkty ktoś zdobył, potężne ekrany, gdzie można sobie zobaczyć, tak jak tutaj widzicie, będąc tam już na miejscu, można patrzeć na ekrany, można patrzeć bezpośrednio na maty, także no jak to... Dobrze, dziękuję tobie bardzo, Lucjan, i do zobaczenia następnym razem, w momencie, kiedy już będziemy mieli jakieś wyniki, informacje do przekazania o zdobyczach naszej Polonii. No i oczywiście też będę chciał wam przedstawić zdobycza norweskiej brygady, czyli ludzi, kraju, który organizuje właśnie w tej chwili Mistrzostwa Świata tutaj w Oslo. Dziękujemy bardzo. Dobrze, ja już muszę uciekać, że tak powiem, na spotkanie, ale zapraszam. Dzięki bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Zobaczcie tu kibice z Turcji. Naszych flag jak na razie nie widać za dużo. Chyba być może to się zmieni. Jedną flagę bodajże z Polski. Zapraszamy. Pisujcie nam, a ja muszę uciekać. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Tak to wygląda w tej chwili i tak jak powiedziałem już wcześniej, zapraszam na wataha.no, tam będzie w artykule dokładnie napisane, gdzie to się mieści, gdzie można pojechać w Oslo na turniej i tym samym kibicować, czy to naszym, czy to norweskim zawodnikom. Do czego zachęcam, Łukasz Pawłowicz, Radio Wataha.
Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.